Poranek Radia TOK FM. A w poranku Wanda Nowicka, numer 2 na liście ruchu Palikota w Warszawie, Federacja na Rzecz Planowania Rodziny. Na rzecz kobiet. Na rzecz kobiet i planowania rodziny i samych dobrych rzeczy. A propos dobrych rzeczy, no chyba dobra... Dzień dobry Państwu przede wszystkim. Dobra wiadomość, chyba dla Państwa ruchu, Tygodnik Powszechny, pierwsza strona, Kościół umiera w Europie. No nie wiem, dlaczego miałaby to być akurat szczególnie dobra wiadomość. Ruch Palikota nie jest przeciwko Kościołowi jako takiemu, a już na pewno nie przeciwko religii. Przede wszystkim Ruch Palikota uważa i opowiada się za państwem neutralnym światopoglądowo. To znaczy takim, którym Kościół jest oddzielony od państwa. To jest jakby podstawowa kategoria, kwestia. Natomiast niech ludzie sobie chodzą i wierzą, niech będzie Kościół, prawda, bo on bo jego, że tak powiem, potrzebują ludzie na świecie, także my do tego nic nie mamy. Ale jak taki słabszy kościół jest chyba lepszy od silniejszego kościoła, no łatwiej jest trzymać na dystans od państwa słabszy podmiot niż silniejszy. Tak, ale to, co się dzieje w Europie, niekoniecznie przekłada się na Polskę, dlatego że jak wiemy, u nas kościół jest wciąż potęgą, mówię kościół jako ten, jako instytucja. Wciąż kościół uczestniczy w sposób nieformalny w rządach w tym kraju. Ma wpływ na decyzje polityczne, zwłaszcza te wszystkie związane z kwestiami światopoglądowymi, sprawami kobiet, prawda, i do mniejszości seksualnych i tych kwestii. I tutaj tak naprawdę chodzi o to, i nawet nie chodzi o to, żeby Kościołowi odbierać głos w tej sprawie, tylko chodzi o to, żeby politycy przede wszystkim słuchali społeczeństwa, no bo to myśmy ich wybrali, prawda, i tak dalej, a nie kierowali się nauką wiary w podejmowaniu decyzji w końcu dotyczących tego świata. A tego właśnie akurat punktu rozmowania nigdy nie rozumiałem dobrze chyba, dlatego że wydaje się, że polityk, no jeden ma taki, użyjmy tego słowa, światopogląd, inny ma śmaki, a tamten ma owaki. W tych światopoglądach jest miejsce dla światopoglądu katolickiego, czy nawet fundamentalistycznie katolickiego. I tak samo jest to część społeczeństwa, nie gorsza część społeczeństwa. Nie, to oczywiście zgoda. Właśnie każdy głos w naszym domu, tak powiem, jest potrzebny. Pytanie... Również głos katolicki, jak rozumiem. Oczywiście też katolicki w naszym domu oczywiście jest konieczny. Natomiast chodzi o to, żeby głos instytucji Kościoła katolickiego nie przeważał i nie wykorzystywał tej swojej pozycji, którą ma, tak powiem, na wiernych do tego, żeby wpływać na politykę w tym kraju. To znaczy wpływać w jakimś sensie. Oczywiście politycy mogą się kierować tym, ale czym innym, jeżeli się kierują nauką Kościoła, prawda, i, że tak powiem, głosują zgodnie ze swoim sumieniem, a czymś innym, kiedy zapadają decyzje polityczne, prawda, kiedy Kościół, tak powiem, jak to się mówi, tupnie nogą i na przykład nie będzie in vitro. No spójrzmy, co się działo w tej kadencji z in vitro. Platforma obiecała ustami minister Kopacz, że będzie wprowadzone dofinansowanie in vitro, po czym rozpoczęła się kilkuletnia debata na ten temat. Kościół bardzo głośno w tej sprawie zabiera głos. Skutek był taki, że choć ustawa została przyjęta przez Sejm właśnie, również głosami przez Komisję Sejmową, również głosami Platformy Obywatelskiej, ale nie została przegłosowana przez całą Izbę. Czyli mamy projekt, a nie mamy ustawy. No to chyba jest, często się w ogóle... Często, ale w tej kwestii nie było żadnego innego powodu poza obawą Platformy, żeby nie drażnić Kościoła i żeby to nie miało negatywnego wpływu na wynik wyborczy. Wyobraźmy sobie, że już wszystko się pięknie potoczyło, Kościół został odseparowany od państwa na odległość, wystarczającą odległość i już ten problem nam znika jako ważny problem polityczny czy społeczny. Co jeszcze będziecie mieli do zaproponowania Polakom? Czy się rozwiążecie, bo już jest odfajkowany najważniejszy punkt? Nie, to znaczy przede wszystkim partia, czy się rozwiąże, czy nie, to jest zupełnie inna kwestia i niekoniecznie związana akurat z tym. Natomiast Ruch Palikota ma bardzo wiele do zaproponowania i zaoferowania. Ma zupełnie inną wizję Polski niż wszystkie proponujące tej partie. Więc przede wszystkim głównym hasłem jest nowoczesne państwo. Nowoczesne państwo, prawda, w którym... Z całym szacunkiem, to akurat nie jest specjalnie oryginalne, bo nie ma partii. Ale... które idzie do wyboru staromodne państwo, może... albo chcemy być starymi łachami, jeszcze to jest przed nimi. To prawda, ale oczywiście większość partii, nawet jeżeli mówi nowoczesne państwo, tak naprawdę robi wszystko, żeby zachować status quo, aniżeli rzeczywiście to nowoczesne państwo wprowadzić. I tutaj bardzo istotnym elementem polityki czy programu Ruchu Palikota są kwestie, które na pewno interesują pana redaktora jako
jako dyrektora szkoły, mianowicie edukacja. Nowoczesna edukacja, taka edukacja, która nie zmusza do pamięciówy, do uczenia, prawda, na pamięć, która stawia na rozwój, na właśnie młodego pokolenia, na rozwój, na przede wszystkim na rozwój myślenia, na samodzielność myślenia. Szkoła pluralistyczna. A pozostawicie matematykę obowiązkowo na maturze? Znaczy, ja osobiście uważam, że tak, oczywiście. Także. Przede wszystkim pozwala się młodemu człowiekowi i młodym osobom w ogóle rozwijać zgodnie z ich potencjałem, a nie tłumi w zarodku, prawda, testy, z których nic nie wynika, prawda. Uczymy się na pamięć mnóstwo niepotrzebnych rzeczy, a jak przychodzi co do czego, to taka młoda osoba idzie na rynek pracy i tam po prostu nie jest w stanie sprostać tym wyzwaniom, bo my musimy być elastyczni, prawda, przygotowani do tego, żeby się szybko uczyć, prawda, i mieć nowe umiejętności. A gaz łupkowy? Będziecie popierać możliwą rozbudowę kopalni gazu łupkowego mimo protestów ekologów, czy nie? Ja osobiście uważam, że nie jest to dobry pomysł. A osobiście Ruch Palikota co uważa? Znaczy, chciałbym nie wybierać kota w worku, tylko świadomie zagłosować na partię prołupkową. Przyznam się szczerze, że nie zapytałam tutaj, więc nie jestem przekonana, nie jestem pewna, ale ponieważ wiem, że Ruch Palikota jest ogólnie proekologiczny, więc jestem raczej przekonana co do tego, że jest tutaj... Że łupki zostawimy PO. Że zostawimy PO, tak. No to jak nie zapytała pani o łupki Janusza Palikota, za to Supreskpres zdążył zadać sporo ciekawych pytań. Na przykład, czy zażywał Viagrę? Czy jest obrzezany? Czy boi się Kaczyńskiego? Jutro odpowiedzi. Zna pani odpowiedź na to pytanie? Czy nasz lider polityczny zażywał Viagrę i czy jest obrzezany? Oczywiście nie znam odpowiedzi na te pytania i nawet nie jestem pewna, czy akurat koniecznie mi zależy na znajomości tych pytań, choć rzeczywiście może zerknę, bo to rzeczywiście ciekawe. A myśli pani, że takie akcje Janusza Palikota nie obniżają trochę rangi Ruchu Palikota? Pamiętam, że Ruch Palikota wyszedł od nazwy Ruch Poparcia Janusza Palikota. Czy łatwo się popiera kogoś, kogo widzimy na pierwszej stronie Superekspresu, jak jutro, rozumiem, będzie odpowiadał na pytanie, czy marzył o seksie z mężczyzną? Znaczy, tutaj przede wszystkim trzeba zwrócić na to, że taka jest specyfika tego świata, że gdyby nie i świata mediów, i świata polityki, że gdyby nie pewne skrajne, radykalne, tak zwane eventy, jak to się mówi, to bardzo trudno się przebić z bardzo słusznymi kwestiami i sprawami. Także trzeba to oczywiście traktować właśnie w tych kategoriach. Jeżeli mamy coś bardzo ważnego do powiedzenia, i to ja mogę powiedzieć z doświadczenia swojej organizacji, to jest tak, to my mówimy, robimy konferencję prasową, ktoś tam przyjdzie, gdzieś tam na piątej stronie w gazecie, prawda, powiedzą, że to się wydarzyło. Natomiast co jak właśnie pójdzie Palikot ze świńskim łbem czy coś, to gadamy o tym od 3 lat. I można się zapytać, co jest skuteczniejsze. Jak ja, prawda, nie wiem, zrezygnowałam z kandydowania z SLD, to nigdy nie miałam takiego nagłośnienia, jak przez te 20 lat bardzo słusznej działalności organizacyjnej, mnóstwo, prawda, spraw załatwionych. Także coś jest tutaj, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Świński łeb dzisiaj już by wywołał ziewanie widzów. Zupełnie na serio. Nie myśli pani, że polityka skręca w stronę jednak szopki i liderem w tej peletonie jest jednak Janusz Palikot. Wciąż trudno mi sobie wyobrazić Jarosława Kaczyńskiego czy Donalda Tuska, który związany kablem odpowiada na pytanie, czy marzył o seksie z mężczyzną i czy zażywa Viagrę. To jest bardzo dobre pytanie, tylko ciekawe, jaka byłaby odpowiedź, gdyby oni nie byli cały czas, że tak powiem, w mediach. Przecież wczoraj, nie powiem, wszystkie stacje opowiadały o autobusie, prawda, Tuska i jeżdżące po kraju, prawda, o Kaczyńskim. Jak nawet coś nic nie powie, to o tym się mówi. Pytanie było, gdyby media nie były takie dla nich życzliwe w sensie pokazywania, nie mówię, że zawsze pozytywnie ich oceniają, czy wtedy by nie posuwali się do tego typu sposobów na wdarcie się do mediów. Także wtedy, gdyby wszyscy byli na równych zasadach, wszystkie partie i kandydaci, to wtedy moglibyśmy powiedzieć, czy rzeczywiście wystarczy po prostu być i coś mówić, żeby być w mediach, czy trzeba rzeczywiście, że tak powiem, się wdzierać na siłę.
A to taka jest wodzowska partia, czy wszyscy jednak dzielicie ten tort na równe kawałki? Każdy musi jakimś eventem przez najbliższe 2,5 tygodnia zaskoczyć opinię publiczną. Ja jestem bardzo pozytywnie zdziwiona, czy może nie zdziwiona, ale w każdym razie mam pozytywne doświadczenia moje pierwsze ze współpracy z Januszem Palikotem. Tym bardziej, że właściwie jestem osobą, która rzadko miewała szefa nad sobą i w związku z tym, gdybym odczuwała jakieś autorytarne, prawda, zapędy, to bym się źle czuła. Natomiast tutaj rzeczywiście jest fantastyczna atmosfera, współpracujemy, każdy może robić, co chce, można powiedzieć, pod warunkiem, żeby tam, prawda, nie w tym samym czasie, kiedy ktoś inny coś robi. Także jak na razie jest super, nikt mi nic nie zabrania, nikt mi nie mówi, że tego mam nie mówić, albo coś mam powiedzieć. Także pierwsza decyzja, że kandyduję, to jest jakby carte blanche na to, co mam zrobić i powiedzieć. Czyli nie zobaczymy panią, powiedzmy, w hełmie Wikinga albo w mundurze Wehrmachtu, coś takiego? Nie będzie takich eventów? No ja to raczej nie mam takiego temperamentu. A dla dobra sprawy? Dla dobra sprawy. Porozmawiajmy o dobrym wyniku ruchu Palikota. Będziecie w nowym Sejmie. I pytanie do Jarosława Gowina. A czy Janusz Palikot wejdzie do nowego Sejmu? Boję się, mówi na to Jarosław Gowin, że jest to prawdopodobne. Oznaczałoby to, że będziemy mieli w parlamencie nowe miejskie wcielenie samoobrony, bardziej szkodliwe i bardziej cyniczne niż samoobrona Andrzeja Lepera. Taka opinia zdarza się w mediach i to niekoniecznie z ust niechętnego wam chyba Jarosława Gowina. No myślę, że głównie właśnie z niechętnych słów Jarosława Gowina. Nie dziwię się, że on się boi. Bardzo cieszę się, że on się boi, dlatego że rzeczywiście to jest jego wina, że w tej kadencji nie udało się przegłosować ustawy o in vitro. Także my na pewno, jak wejdziemy do Sejmu, to będziemy zdecydowanie właśnie te sprawy podejmować, zwłaszcza ustawę o in vitro. Będziecie łoić skórę Platformie, czy będziecie starać się o koalicję z Platformą? Tutaj politycznie, oczywiście, że jeżeli chce się sprawować rządy, to trzeba oczywiście rozważać wszelkie koalicje. Także ruch Palikota jest otwarty na koalicję. Natomiast niewątpliwie to, co jest bardzo istotne, na pewno nie będzie to kosztem kompromisów i nie podejmowania tych kwestii, które dla nas są istotne. Wanda Nowicka, numer 2 na liście ruchu Palikota w Warszawie, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.